Poważny wypadek w należącej do polskiej grupy górniczej kopalni Redutowy. Kilkanaście minut po godzinie 8 rano doszło tam do silnego wstrząsu. Pod ziemią znajdowało się wtedy 78 górników. Ostatnie informacje przekazane przez dyrekcję kopalni mówiły o tym, że z dwoma górnikami cały czas nie ma kontaktu, choć jeden został zlokalizowany. Na powierzchnię wyjechało już 76 górników. Jeden został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, ale jego stan nie jest ciężki. Wiadomo, że po wstrząsie nie doszło do zawału. Więcej informacji w tej sprawie o godzinie 17:45.